Witam serdecznie wszystkie bliźnięta na moim kanale i zapraszam do czytania rozkład na miłość, kwiecień, maj. Zobaczymy, jakich energii możecie się spodziewać dla singli, czy ktoś nowy się pojawi w waszym życiu oraz dla osób w stałych związkach. Zobaczymy ogólne energie, które tu będą w tym rozkładzie. Do kogo trafimy? Pamiętajcie, że czytanie to jest ogólne, proszę, więc ono nie będzie rezonowało z każdym z was. Zresztą trudno byłoby, gdyż bardzo dużo osób słucha mojego kanału, więc no, nie każdy ma tę samą sytuację, tak? Dlatego ja zawsze zapraszam do kontaktu poprzez adres mailowy, który znajdziecie pod tym filmem. Robię czytania prywatne, partnerskie, miłosne, uczuciowe, czytania tygodniowe, miesięczne, roczne, jakie tylko chcecie, odpowiadam na wasze pytania. Czytanie z dowolną ilością pytań 50 zł i czytanie roczne z uwzględnieniem każdej sfery życia 100 zł. W tym również możecie mi zadać kilka pytań. Wykonuję też rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse, separacyjne oraz bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. Każdy kamień ma swoje właściwości, warto dobrać odpowiedni dla siebie, żeby działał jak osobisty amulet. W dziale karty społeczności znajdziecie pełną ofertę ze zdjęciami i opisami oraz na Facebooku Wróżka Ezoteruszka. Zapraszam do kontaktu, dobierzcie odpowiedni kamień i będzie was chronił. Moje drogie bliźnięta, zaczynamy czytanie miłosne, uczuciowe, kwiecień, maj dla was. Co nam chcą karty pokazać? Zapytamy najpierw o odległą przeszłość. Co się u was wydarzyło w relacjach uczuciowych w odległej przeszłości? Koło fortuny. Tutaj były zmiany z przeznaczenia. Być może trafiliście na osobę karmiczną, mieliście do przepracowania jakąś sytuację. To była taka relacja dosyć trudna, bo relacje karmiczne, jak wiecie, do łatwych nie należą. Są to relacje, w których mamy coś do przerobienia, jakąś lekcję życiową, być może z poprzedniego wcielenia właśnie. Coś zostało niedokończone, nasze dusze się spotykają i my te lekcje odrabiamy. Więc mogliście trafić na osobę właśnie wam przeznaczoną, którą już znaliście z poprzedniego wcielenia. Jaka jest wasza dalsza przeszłość? Karta głupca. Nowy początek. I to był jakiś nowy początek waszego życia. Relacja, która dużo zmieniła, dużo wniosła w wasze życie. Sprawiła, że na nowo odżyliście, poczuliście motyle w brzuchu. To było coś niesamowitego, takie połączenie od pierwszej chwili. Mogliście mieć również wrażenie, że znacie się jak łyse konie, że jest to osoba, która no, dużo wniosła do waszego życia, tak? Niedawna przeszłość, dziesiątka buław, no i poczuliście w końcu zmęczenie. Było wow na początku, były motyle, zakochanie, no wiadomo. No ale teraz czuliście niedawno już takie dosyć zmęczenie tą relacją, przeciążenie. Może były kłótnie, konflikty, może ktoś się wtrącał, za dużo obowiązków na was spadło. No i generalnie takie wypalenie. Jaka jest obecna sytuacja u was? Dwójka kielichów, miłość, połączenie, bratnia dusza. Jeżeli rozstaliście się z osobą karmiczną, przepracowaliście jakąś relację, pojawił się ktoś nowy, teraz, obecnie, bądź się pojawi na dniach. Osoba wam przeznaczona. To już nie jest karma, tylko bratnia dusza, czyli osoba, z którą się rozumiecie bardzo dobrze, rezonujecie. Jest fajny flow, pozytywny przepływ energii. Uzupełniacie się, dopełniacie, taka wasza druga połówka, tak? Osoba wam naprawdę przeznaczona, czyli opatrzność nad wami czuwa. Tutaj są kielichy, tu jest równowaga w dawaniu i braniu, przyjaźń, partnerstwo, bardzo ładna energia. Jeżeli nie macie nikogo i ta osoba się pojawi, co wam pomoże w znalezieniu tej osoby? Karta diabła. Karta diabła, no to takie kuszenie. Być może ta osoba będzie od razu wam się tutaj kojarzyła z pożądaniem, z pasją, z namiętnością. Tutaj będzie taka chemia na samym początku. Od razu pojawi się chemia pomiędzy wami, bądź już się pojawiła, tak? Taki pociąg fizyczny, bardzo fajna energia, przyciąganie. Wy spojrzycie sobie w oczy i od razu wiecie, że to jest to. Co wam może przeszkadzać w znalezieniu miłości? Takie bierne czekanie. Jeżeli nie macie jeszcze tej osoby przy sobie, a siedzicie na przykład w domu, czy w pracy, nigdzie nie wychodzicie na imprezy, na spotkania z przyjaciółmi, czy też nie macie założonych kont na portalach randkowych, no to ta osoba, no jeżeli jest wam przeznaczona, to się pojawi, no ale nie tak szybko, tak? Szczęściu, wiadomo, trzeba pomóc. Także to tak zawsze działa w przyrodzie, ta energia. Jeżeli wy nie zrobicie czegoś w tym kierunku, no to no wiadomo, no to co, kurier do was zapuka? No możecie zakochać się w kurierze, ale czy to faktycznie będzie to? No niekoniecznie. Także tutaj, kochani, czy portal randkowy, czy wyjście na jakąś randkę, imprezę, możecie też w miejscu pracy kogoś spotkać, ponieważ karta również pokazuje nam taką sytuację, że to jest osoba poznana w miejscu pracy, albo też na jakimś wyjeździe wypoczynkowym, gdzie będziecie tutaj
nabierać sił, tak? Także możecie gdzieś wyjechać, jakieś ładne plenery i kogoś kwiecień maj poznać, być może na wyjeździe majówkowym. Jakie są szanse na to, że osoby samotne poznają miłość w najbliższym czasie? Bardzo duże. Pod warunkiem, kochani, że faktycznie zrobicie jakiś krok w tym kierunku, że nie będziecie czekać biernie. Tu, jeżeli ktoś się już w Waszym otoczeniu pojawił, to jest partner do stałej relacji. Ten partner mi się pokazuje jako ktoś bardzo przyszłościowy, gdzie naprawdę warto zainwestować w ten związek, bo będzie on solidny, ma solidne fundamenty i w przyszłości pokazuje mi się jako bardzo stabilny, będziecie sobie ufać i będzie taka wzajemna chęć niesienia pomocy. I rada od kart. Siła, kochani, korzystajcie z tego, naprawdę korzystajcie, to jest Wam ktoś przeznaczony. Widzę trygon ognia, baran, lew bądź strzelec, taka osoba bardzo, bardzo pozytywna. Baran, lew mi się bardzo mocno zarysował, także może to być ktoś taki ognisty albo ktoś, kto ma ascendent w tych znakach, bądź właśnie taki znak na wykresie urodzeniowym. Osoba temperamentna, bardzo wesoła, otwarta. Na pewno z tą osobą nie będziecie się nudzić. To będzie ktoś naprawdę taki fajny. Ktoś bardzo, bardzo fajny, bardzo pozytywny, pozytywnie nastawiony do świata, do ludzi. Także fajnie, bo odżyjecie przy tej osobie. Opis miejsca, w którym możecie poznać partnera. Księżyc. No właśnie. To albo gdzieś właśnie w internecie, albo kochani, na jakimś fajnym wyjeździe. Morze, jezioro. Góry tutaj mamy w tle. Może to być gdzieś właśnie na wyjeździe. Też raczek mi się zarysował. Może też raczka jakiegoś poznacie. Okoliczności tego wydarzenia. Oj tak, ewidentnie jakiś wyjazd. Tak, góry, jezioro. Jakiś wyjazd, jakieś fajne miejsce ustronne. Będziecie tam odpoczywać, relaksować się. No i te osoby możecie tam poznać. Charakterystyczna cecha partnera. Ta osoba się nigdzie nie spieszy. To jest ktoś taki spokojny, zrelaksowany, ale... Co nie oznacza, że nie jest temperamentny, tak? Bo tu mamy osobę, która jest bardzo żywiołowa, ale ona jest taka ustatkowana. Na zewnątrz może być taki to, jeśli mówimy o mężczyźnie, wesołek, który no, działa, żartuje, jest taki no, pozytywnie do ludzi nastawiony, ale to jest osoba taka stanowcza, stonowana, na której można polegać. Jeżeli wejdziecie kiedyś w stały związek małżeński, to będzie dobrym ojcem, dobrym mężem, zapewni stabilność rodzinie, tak? Będzie dbał o tę rodzinę. Także tutaj taka sytuacja nam się zarysowała. No i szóstka kielichów. Bratnia dusza, ewidentnie, kochani, bratnia dusza, ktoś z przeznaczenia, z przeszłości bądź z poprzedniego wcielenia. To jest osoba, którą może znaliście już w dzieciństwie, w latach młodości, teraz się pojawia. Albo osoba z poprzedniego właśnie wcielenia, czyli bratnia dusza, z którą kiedyś Was coś łączyło w tamtym życiu, no i teraz pojawia się ponownie, dlatego jest takie fajne flow. No i intuicja Wam podpowie już, że to ta osoba. Intuicja Wam bardzo dobrze to podpowie, pokaże, że to jest właśnie ten ktoś. No Wy to poczujecie od samego początku. Tutaj nie będzie potrzeba żadnych błyskawic, żadnych piorunów, bo Wy to poczujecie. To będzie taki strzał amora, strzał w dziesiątkę i myślę, że będziecie bardzo zadowoleni z tej relacji. Także kochani, dużo miłości się szykuje w kwietniu, maju. Ja Was oczywiście zapraszam do czytań prywatnych, wtedy zrobię Wasze osobiste rozkłady uczuciowe. No i zobaczymy, kto też może się pojawić, czy to już ta osoba, która się pojawiła. No i jaka Was czeka przyszłość. Trzymam kciuki, pozdrawiam serdecznie, no i życzę wszystkiego dobrego.